Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na kolejny odcinek głównej kariery w FM-2024, czyli łowca Pucharów, gdzie w tym momencie prowadzę, jak pamiętacie, z odcinka poprzedniego holenderski Feyenoord Rotterdam. Już nie Anderlecht, już nie Belgia. Nowe wyzwanie przed nami. Na początku, jak zwykle każdego odcinka, zapraszam Was serdecznie do zasubskrybowania kanału i do tego, abyście odwiedzili nasze media społecznościowe, do których linki macie zawsze w opisie każdego odcinka. Dobra, prywaty wystarczy, bierzemy się do roboty, bo dzisiaj trzeba troszeczkę pogadać o tym, co nas czeka w kontekście taktyki formacji oraz składu, bo tym będziemy się zajmować. Ale to może za chwilę. Na początek. Scouting, scouting rzecz bardzo ważna, ponieważ potrzeba nam to, aby zrobić priorytety rekrutacyjne. Na razie jest ich dokładnie zero. Scoutów mamy, słuchajcie, sześciu, więc tych sześć na razie priorytetów trzeba ustalić. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda. Na początek oczywiście dowolna pozycja z taktyki stale. To trzeba zaznaczyć, ale zobaczmy, jak u nas to wygląda, jeżeli chodzi o skautów. Mamy znajomość świata. Widzę, że dosyć dużą. Austria, Holandia, Belgia, Niemcy, Dania, Norwegia, czyli Skandynawia, jak najbardziej. Tutaj e, też Skandynawia, Środkowa Europa, Południowa Europa też tutaj wchodzi w grę. Czyli generalnie. Są też Bałkany, trzeba pamiętać. Mark Kles. Nils Kopen to jest Afryka. Afryki raczej skautować nie będę. I tu mamy Holandię i Turcję. Turcja nie jest złą opcją, więc może od tej Turcji sobie zaczniemy. Więc obszar damy kraj, damy konkretny kraj, i ta Turcja w sumie nie jest głupim e, pomysłem, bo tych talentów i dobrych zawodników jest tam mnóstwo. Więc zacznijmy może od Turcji. Potwierdźmy to i przydzielmy sobie tutaj. Tego skauta, czyli pana Asima Kaplana, czy kapłana, no niech będzie kapłan, kaplan kapłan w porządku, na stałe, tak, wszystko w porządku. Yy, niech to tak będzie. Dobra, lecimy z Turcją. Kolejnym yy, priorytetem rekrutacyjnym, słuchajcie, yy, będzie obszar yy, Europy. Yy, Europy myślę, że nie będziemy się już tutaj ograniczać do konkretnych krajów, raczej to będzie Europa yy, Zachodnia, tak mi się wydaje. I wrzucimy sobie tutaj, słuchajcie, pana Nilsa Kopena. To jest taki słaby dość skałt, ale on nam to, myślę, ogarnie. Belgia, Holandia, Francja, Niemcy. Dobra, to będzie w porządku. Potwierdźmy to sobie. Europa Zachodnia. Kolejnym priorytetem już będzie kraj w tym momencie, czyli damy sobie Holandię. Na pewno damy sobie Holandię. Holandia jest bardzo ważna. Za Holandię w zasadzie może odpowiadać każdy z tego, co widziałem. Yy, ale dajmy takiego, który nie ma Europy Południowej, bo tą Europę Południową chciałbym też yy, skałtować Ten chłop, o to będzie dobrze, Belgia, Holandia, tak, tak, czyli Mark Kles Dobra, dajmy sobie Holandię Wrzuciłbym sobie Francję bardzo chętnie, chociaż jakoś nie przepadam za yy, zawodnikami francuskimi To jednak yy, nie może to ujść naszej uwadze, że są tam zawodnicy kapitalni to wiadoma sprawa jest, więc tutaj dalibyśmy sobie ten Van Viek, to ja bym go dał do Europy, chociaż nie, tu mogłaby być nie, Francjon nie ma za bardzo Akas ma Francję, tak, Akas ma Francję, więc można go do Francji wysłać w porządku, dajmy sobie tą Europę południową, bo tam widziałem, że, że jest kilku a przynajmniej jeden skaut, który tą Europę południową mógłby mógłby skautować, czyli Europa południowa tak, nie południowo-wschodnia, a południowa i tu dalibyśmy sobie, słuchajcie. Ktoś tam patrzyłem, że ogarnia tą Europę Południową. Nie ty, nie ty, chyba pan Van Wijk. A też nie, coś mi się tutaj pomyliło. Gdzieś widziałem Hiszpanię i Portugalię. Czy mi się przewidziało? Coś mi się przewidziało. Ale dobra, niech będzie ten Van Wijk. On myślę, że. Rozległa Dania, nie bardzo kurczę. Nie, ta Europa Południowa mi tu nie pasuje. Tu Holandia, Belgia, Niemcy, Holandia, Belgia, Niemcy, Norwegia, Szwecja. Nie, to dajmy sobie to inaczej. Nie dawajmy na siłę w ten sposób. Dajmy sobie, słuchajcie, Skandynawię. Bo tam widziałem, że fakty faktycznie yy, ta Europa Północna może być skautowana i tutaj będzie nam troszkę łatwiej yy, tego skauta wybrać. Właśnie Van Wijk, chyba. Norwegia, Szwecja. Tak, dajmy Van Wijka. W porządku. Yy, I w sumie teraz moglibyśmy dać Belgię. Belgia nie jest głupim, wiemy, że tam są zawodnicy Wszak nie, niedawno w tej, w tej Belgii przecież byliśmy Więc Belgia też nie byłaby Głupią rzeczą Tutaj sobie przydzielmy Pana Micha Jansena, on będzie chyba znał Belgię, czy nie? Tak Micha Jansen, Belgia I tu mamy Turcja, Holandia, Francja, Europa Północna, Belgia Dajmy sobie Bałkany może Może Chorwację sobie dajmy to nie są drodzy zawodnicy, a bardzo jakościowi. Tylko, że nie mam skauta, który by tu ogarnął chyba nam Chorwację, ale myślę, że pan Bernard Scheitman sobie poradzi. Norwegia. Damy, spróbujmy. Spróbujmy, zobaczmy, jakie będą tego efekty. Dobra, to byśmy mieli, słuchajcie, jeżeli chodzi o piłkarzy, mamy ich sporo w zasięgu, no bo ja, ja, jakąś tam wiedzę ja mam. Przerzućmy sobie na chwilkę na informacje ogólne Na rekomendacje No nie jest ich dużo w tym momencie Ale coś tam mamy Dobra i Anderlecht Ja bym sobie chciał ten Anderlecht zobaczyć Bo tam jest kilku piłkarzy Którzy mogliby nas zainteresować Ja tu bym tego Tio Loniego chciał kurczę bardzo Ale no mamy tych środkowych pomocników Czy musimy tak kombinować Almada jest niezadowolony Ciekawe czemu nie został wykonawcą rzutów karnych. Ja mu dałem te rzuty karne, ale ktoś to zmienił, widzę. Ktoś to tutaj zmienił. Luik Mars. No nie wiem, czy jest nam potrzebny ktoś tutaj ten debast. O! Zino debast. Tylko zobaczcie, jaka to jest kwota ewentualna. Czy w ogóle on byłby zainteresowany? 26, a 39 milionów. I chciałby grać. I chciałby grać. On by nam się, kurde, przydał, wam powiem, ten debast. Ja bym tutaj spróbował złożyć ofertę. Ja mam budżet na poziomie e, 13 milionów, więc taka dycha, może w gotówce, tych rat musielibyśmy tutaj dużo zrobić. Takie może. Może dycha taka w ratach, to by było 20. Do tego dodać po 50 występach, tak kolejną piątkę. 13 chcą, dobra. Będą tu twarde negocjacje widzę, ale myślę, że je domkniemy. Po 50 meczach ja dam 8 i dodam jeszcze po osiągnięciu celu, czyli po zwycięstwie w Eredivisie, dodamy jeszcze dychę. To by było 46 milionów. Trochę dużo 46 milionów, ale tak naprawdę to dopiero zapłacimy za 50 spotkań, czyli za minimum dwa sezony. To będziemy sobie rozkładać na raty. To damy sobie po zwycięstwie w Eredivisie, czyli może w tym roku, a może za rok, tego nie wiemy. Zobaczmy, za proponu jest. Udałoby się tego Debasta może ściągnąć. I to by był taki transfer sentymentalny troszeczkę, trzeba przyznać. Może się by udało. On ma dopiero 21 lat, słuchajcie, i bardzo by nam się przydał, kiedy chcielibyśmy grać trzema obrońcami środkowymi. Z tyłu, tak, wiadoma sprawa, z tyłu grają obrońcy, więc... Więc to by w gruncie rzeczy nie była głupia sprawa. Zobaczymy, jak to zostanie rozsądzone poprzez kontrakt, bo ten kontrakt będzie decydujący. Dobra, weźmy się teraz za naszą taktykę. Słuchajcie, na pewno Justin Bilow, czy Justin Bilow, to będzie bramkarz podstawowy. Ale zobaczmy, jak to by wyglądało na początek na wahadłach, bo te wahadła są bardzo kluczowe w tej taktyce. Na pewno na prawej stronie mielibyśmy... Na lewej stronie właściwie, czy na prawej, tak, na lewej, może od lewej zacznijmy. Hartmana to jest człowiek, który dysponuje niezwykłą szybkością i przyspieszeniem, często wychodzi do przodu, więc tutaj mielibyśmy kapitalnego bocznego, wysuniętego obrońcę. Ja bym był za tym, żeby właśnie na tej pozycji grał, no bo innej opcji dla tego piłkarza nie ma, czyli Hartman jako lewy wahadłowy. Co z prawym wahadłem, bo to się tutaj nam teraz rysuje bardzo mocno. No jest ten tutar Gertruida, tylko taki problem jest z nim, że to jest człowiek, który nie potrafi dośrodkowywać i nie ma dobrego dryblingu. No ale mógłby grać jako odwrócony, ewentualnie cofnięty skrzydłowy. I tutaj to mogłaby być w sumie niezła dla niego opcja. Zobaczmy, jak to by wyglądało. Jakie w ogóle on ma swoje takie cechy? Przekłada piłkę na prawą nogę przed dryblingiem i unika gry słabszą nogą. Hmm... Czy on by tutaj dał nam radę? Czyli tu mielibyśmy odwróconego, cofniętego skrzydłowego. Jeżeli ma przed sobą partnera, będzie schodził nam do środka. Jeżeli nie, no to będzie oczywiście tradycyjnym, ale on będzie miał przed sobą zawodnika. Dajmy tutaj go na wsparciu. Ja bym tutaj dał, zaraz zobaczymy sobie to zresztą Bo do tego trzeba dojść Jeżeli byśmy chcieli rozpatrywać to w innej, Innego tu prawego wahadłowego To ewentualnie mógłby grać na tej pozycji Hans Hattebor Nie byłoby z tym pewnie problemu Tak mi się przynajmniej wydaje Jest jeszcze Pedersen, który też może grać I na prawej i na lewej stronie I to jest taki lepszy w kontekście Ewentualnie bocznego wysuniętego obrońcy Ale to sobie jeszcze Pomyślimy Tutaj, w związku z tym, że grałby ten Gertruida i on by bardziej schodził do środka, to musielibyśmy mieć jakiegoś zawodnika, który byłby typowym obrońcą, typowym defensywnym pomocnikiem asekurującym obrońców. Ja nie wiem, czy tu nie byłaby dobra opcja gry pomocnikiem odbierającym piłkę. I takim piłkarzem, takich mamy kilku tutaj, jest na przykład Matt tak? który mógłby to, mógłby to robić. Jest tu oczywiście jest tu oczywiście jeszcze Quinten Timber, który byłby chyba idealny, a to dlatego, że on nie nadaje się za bardzo na środkowego obrońcę. Wyżej też no ma to krycie i ma odbiór piłki dobre i ma też dobre podanie. To by była może dobra opcja dla niego, czyli Quinten Timber jako ten z prawej strony tutaj zawodnik. No, i pytanie, co my byśmy chcieli grać tu obok? Ja bym bardzo mocno oponował za kwestią sekundo volante, czyli zawodnik bardzo podobny do pomocnika yy, długodystansowca. Z tym, że jego, ro jego rolą jest yy, w, yy, jakby w pierwszym rzędzie defensywa. Ale tutaj na tym Volante ja bym kurcze widział tego właśnie, yy, tego właśnie Wifera, chyba. Tego właśnie Wifera. To nie byłaby. Dla niego zła opcja. Spróbujmy w ten sposób zagrać. Ten volante już mi od jakiegoś czasu chodzi po głowie, żeby go spróbować. Dobra. I tu bym sobie zrobił odwróconego skrzydłowego chyba po tej stronie, a po tej schodzącego napastnika. No bo tu nie może grać odwrócony skrzydłowy, bo będzie nam Wifer wchodził do przodu i będą nam się dublowali. Więc nad tym też by trzeba było mocno pomyśleć. Na pewno takim zawodnikiem, którego chcielibyśmy chcielibyśmy widzieć w roli tego odwróconego skrzydłowego byłby właśnie Calvin Stens, bo on ma dobrą lewą nogę, prawą nogę przyzwoitą. Dobrze się czuje w tej roli i tu byśmy mieli tego odwróconego skrzydłowego z funkcją ataku, może wsparcia, żeby troszkę do rozegrania bardziej. Czyli tu bym kombinował z tym Sztęgsem z prawej strony, a z lewej widziałbym schodzącego napastnika. Czyli tutaj mielibyśmy zawodnika, który wspierałby naszego jednego napastnika, którym będzie na pewno Santiago Jiménez. I tu z lewej strony, tu z lewej strony myśleliśmy o tym Iwanuseciu... Hmm... Bo tak na dobrą sprawę To jeszcze jest ten Nio Który jest oczywiście O to też dobra opcja by była Kurde on ma dopiero 19 lat Wysoki potencjał Ja bym go tutaj próbował Z tej lewej strony Ja bym go tu próbował tego właśnie Słowaka Bo ten Ivanusec chyba jest lepszym jednak zawodnikiem Co lepszy dribbling No nie wiem hmm. No nie wiem Tu będzie trzeba popróbować w meczach towarzyskich No i zostaje nam kwestia trzech środkowych obrońców w tym momencie zobaczmy raz jeszcze: Gernot Trauner to jest zawodnik bardzo doświadczony, ale wolny. Natomiast taki, który na pewno by tutaj grał na tej prawej stronie, ja bym był za tym chyba, żeby go wystawiać. Jest Hatebur, też wysoki piłkarz. Mamy tego Brejwika. to jego bym widział chyba tak naprawdę z tyłu tutaj. Jest Manu Silva jeszcze oraz Ramon Hendrix, 23-letni Holender, ale to bardziej ławka. To bardziej ławka. Jest ten Hanczko jeszcze, który mógłby grać po tej lewej stronie. Dość wysoki zawodnik. Tak. To by też mogła być dobra opcja. Dlatego ten Debast byłby tak bardzo nam potrzebny. Ja bym tak to słuchajcie na początku widział. Mm, jeżeli chodzi o grę Feyenoordu, na ile nam to przyniesie efekty, to się okaże. To się na pewno okaże. Jakby to kurczę teraz... Aha, on jest w tym momencie. Mm, tak, to jest ten transfer definitywny. Gdzie jest w ogóle Jimenez? Co to są za mecze? Aha, złoty puchar Ameryki Północnej on gra. Mm, jak to wygląda grupa B? To się dopiero zaczęło. Tu dwa mecze rozegrane, czyli on na pewno... No ale jest Milik. No przecież mamy Milika. No na miłość Boską Świętą. Mamy. Mamy naszego fantastycznego łowcę bramek Arkadiusza. Milika, który tutaj grałby pewnie jako jako lis pola karnego może? Jako lis pola karnego z funkcją ataku. No i jak my byśmy chcieli grać w piłeczkę? Ja bym chyba oponował na początek jednak za mm, za taką na razie standardową grą na takim fundamencie, szeroko czy nie to nie wiem, chyba raczej nie chyba raczej wężej na szybszym tempie Podania w pole karne Tutaj sobie damy oczywiście pressing i kontrę bo my na razie tej formacji utrzymywać nie chcemy Chociaż w gruncie rzeczy to ja nie wiem Jeszcze Jak bym chciał to robić Tutaj oczywiście troszkę wyższy pressing I na razie to tyle Bo to będzie trzeba wszystko posprawdzać i poogarniać Ten Hartman ja to bym chciał żeby on wyżej chyba latał W ten sposób no, zobaczymy! Zobaczymy, słuchajcie. Zagramy mecz z Dordrechtem, który oczywiście nie jest najsilniejszym e, zespołem. No, ale pomyślimy, pomyślimy. A, 5, 2, 3, czyli już sobie to ustawiamy. 5, 2, 3 VRC PSV mm, z volante. To, to może jakby sobie zaznaczmy. Volante. Dobra. I to by była nasza pozycja wyjściowa. Milik, 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 milik. Odgrywa sklepki, strzela z pierwszej piłki. To dobrze. I Vanuset, co ty tutaj masz? Plasowane strzały, odgrywa, mija przeciwnik, schodzi do środka z obu skrzydeł. Szuka wolnych stref. Natomiast szczęk mnie interesuje. Szuka wolnych stref, próbuje podań otwierających drogę do bramki. Odgrywa sklepki. Dobra, to by było dobre. To jest urodzony, odwrócony skrzydłowy. A ten Gertruida przekłada piłkę, to, to już widzieliśmy. Dobra. Jeszcze bym chciał sobie sprawdzić środkowych obrońców. Unika gry słabszą. Wyprowadza piłkę z linii obrony. Hanczko wyprowadza piłkę z linii obrony. Rozegranie piłki po ziemi. Jak Breivik tu wygląda? Ze Zagrywa długie piłki. To z kolei by był idealny um, obrońca grający piłką. I tutaj mamy tego traunera. Wyprowadza piłkę z obrony, też to by było dobre przy wyprowadzaniu. To się trochę kłóci, znaczy, rozegranie piłki po ziemi i Breivik jako obrońca grający piłką to się trochę kłóci, ale spra sprawdźmy to. Sprawdźmy to. Ja sobie to zapiszę, żeby ten pomysł mi nie uciekł. No i dobra, co my tu mamy? Mamy spotkanie ze sztabem szkoleniowym. Eee, trauner, na razie nie będę tego akceptował. Ten trening indywidualny można by dać. Yy, wifer. Dobra, po, posłuchajmy sztabu. Podobno są inteligentni ostatnio. Potem sobie to oczywiście przejrzę. Tu idziemy dalej, tu idziemy dalej. Wyślij na kurs językowy, czemu nie? To zawsze jest przydatne. To na razie zostawimy. To też, to też, to też, bo to wymaga. Yy, to wymaga zastanowienia się dłuższego, a nie chcę tutaj zamulać. Dobra, i to by było to, jeżeli chodzi o pierwszy skład. Jeszcze się oczywiście Ja będę przyglądał tym piłkarzom Na pewno Szakil Van Persie kiedy wróci Po kontuzji to będzie bardzo znaczącym zawodnikiem No ciekawe co z tym debastem Ja bym go kurde widział Patrzcie jest bardzo zainteresowany Rozpocznij negocjacje Zawodnik wyjściowej jednacki i owszem Wyznacz cel hmm, Możemy mu wyznaczyć yy, Czyste konta W spotkaniach ligowych No tak z 15 to by się przydało Dobra. Zgodził się. 212. Niedużo on chce zarabiać. Jak na jego umiejętności. Po pięciu meczach w reprezentacji 230. 212. O, taki, kurde, ciężki chłop do negocjacji. Tu już lepiej. 4 lata. Dobra, 4 lata w porządku. No ten debast, powiem wam, o, do tej obrony naszej trzyosobowej to byłby... To byłby kurczaczki idealny. To byłby idealny człowiek. O, tego Gomeza ja bym wypożyczył. Fajnie. Dobra, stałe fragmenty gry to. Aj, to trzeba zrobić. Dobra. Yy, krycie, dajmy na razie hybrydowe. Dajmy na oba słupki. Zrównoważony. Na środek. Zrównoważony. Dochodząca. Ja nad tym popracuję. To jest na razie taki w szablon. Spokojnie. Ogarniemy sobie to. Dobra, ja to wiem o co tu chodzi. Więc proszę mnie tutaj samouczka nie dawać przecież sam robiłem na ten temat poradnik więc wiem jak to poukładać natomiast nie jestem najlepszy w już układaniu tego takim praktycznym kiedy przyjdzie do nas Zino Debas to prawdopodobnie on będzie grał nie wiem gdzie jeszcze za Breivika prawdopodobnie za Breivika w środku tutaj ale to zobaczymy jeszcze obrońca grający piłką czy Debas by się w ogóle nadawał do tego nie za bardzo chociaż podanie dobre Przegląd sytuacji dobry. On Jest taki, kurde, powiem wam... No dobra, zobaczymy, zobaczymy. Nie wiem, czy to jest gracz na pierwszą jedenastkę w Feyenoordzie, ale przez sentyment, a mamy pieniądze, weźmy go, kupmy. Będzie ciekawie, będzie ciekawie. Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej, bo chciałbym zagrać ten mecz z Dordrechtem. Zobaczyć, jak to hula, jak to biega, jak to wygląda. Potem mamy mecz za trzy dni i potem jeszcze mamy ten mecz z tymi amatorami, więc jest kilka. O, Rambokus o, Jego wartość 15 milionów. Duży potencjał. Bierzmy go od razu. Szkoda, że nie mam drugiej ligi holenderskiej, bo może tam grają Kfejnort. Eee, tego nie wiem. Zaraz to zobaczę. Tu mamy kupno. Vanden Belt od Brendby. 24 lata. Tak, sprzedamy go. Zawodnik, który jest wystawiony. Przyjmiemy ofertę. Nie będziemy tu blokowali mu kariery. Real Betis jeszcze wchodzi w grę. Ajajajajaj. On może pojść do Hiszpanii. No ale dobrze. No jeżeli tak się stanie, to znaczy, że tak musi być. Nie będziemy tu podnosili tej oferty kontraktu. Bo to nie ma sensu. Okej. Okay, przywitamy się z zespołem. Czyli tak. Dzień dobry. Witam serdecznie. Celem naszym jest walka o tytuł. W porządku? Jest okej. Okay. Jeżeli chodzi o Champions League, to damy z siebie wszystko, e, no i planuję wzmocnienie defensywy, no i tyle, tyle, nie wiem, e, aha, konferencja jeszcze chyba będzie zaraz, tak mi się wydaje, e, trening ogarniemy sobie, e, Dordrecht, gramy na The Chromedic, 15 stopni nie ma konferencji. O, jest konferencja. Weź udział. Oczywiście, że tak. Na dzień dobry trzeba poszanować lokalnych pismaków i się z nimi przywitać. Dzień dobry. Jestem podekscytowany. Super sprawa. Czy żałuję? No, miałem swoje powody, oczywiście. Dobra. Fajelor, tak, tak. Uważam się za wybrańca. Nie, no spokojnie, spokojnie. Najważniejsze jest postawienie tego zespołu na nogi. Kluczowa jest atmosfera. Cieszę się, oczywiście. Solidna struktura. Yy... Czy przeszło panu przez głowę, że to nie jest odpowiednie stanowisko dla pana? Co? Na pewno nie. Od razu zaakceptowałem to. Tą... Taka była prawda. Feynord przyszedł na początku lipca i. I oczywiście. Jest ok. Hmm. Będziemy aktywni. No dobra, możemy być aktywni. Dobra. Tu, tu standardowo. Tu standardowo. Wielki klub, potęga. Świetny piłkarz Hartmann, wiadomo. No i w porządku. Poprawna. Yy, poprawny wynik konferencji. Dobra, lecimy dalej, bo to takie, wiecie, rzeczy organizacyjne ale przecież najważniejsze jest to, żeby mecz zagrać z tym Dordrechtem, czyli naszym klubem filialnym. Tak naprawdę. Ciekawe, czy Jimenez coś nastrzela. W ogóle, jak wyglądają jego statystyki dla Meksyku? Zaraz sobie to będę chciał sprawdzić. Hmm. Santiago Jimenez. 8 bramek w 32 meczach. Dobra, tego zawodnika też wypożyczymy. O! Lech Poznań chce kupić tego Belena. Nie, bo to za mało dają. A to w ogóle jest Lech Poznań. Nie, nie będziemy. Wzmacniać Lecha Poznań, bo Potem ograją Legię Warszawa i, i, I po co nam to potrzebne Niepotrzebne na to, żeby Belen Był zawodnikiem polskiej ekstraklasy Lepiej go oddajmy gdzieś tam do Danii, czy coś Ym, I tyle, dobrze Mecz za 4 dni Tak jak mówię, bardzo mi zależy, żeby ten mecz zagrać Chybel kontuzjowany yy, Bramkarz, no to wiadomo, nie Bramkarz, yy, prosta sprawa Lampru gotów do wypożyczenia Do Ekipy Volos, do Grecji więc dajmy go Do wypożyczenia Na szczęście Hubel to zawodnik yy, Czy to bramkarz numer 2 albo 3 Więc na razie to nie jest jakiś problem Gorzej jak Justin Bilow Będzie kontuzjowany Jak w ogóle wygląda jego Historia Kontuzji Ja pierdzielę. Yy, 2023 Nie było dużo Nie to takie kilkudniowe urazy Przeciążenia raczej Raczej przeciążenia To w porządku to myślę, że nie jest to jakiś tam typowo czy bardzo mocno zawodnik szklany. Będzie ok, będzie ok. Bądźmy bądźmy dobrej myśli, wszystko będzie w porządku. Teraz już ten mecz z Dordrechtem. No, ciekawe, ciekawe. W ogóle jestem ciekaw, Ligi, czy będzie nam szło łatwo, bo ja planuję tak naprawdę być w tej pierwszej trójce raczej bez problemów, czyli takie ekipy jak, no nie wiem, z grubsza strzelając od AZ Alkmaar w dół, no to. Powinny być ograne przez nas. No jeszcze, ok. Alkmaar to jest taki zespół, powiedzmy, europejski, tak? W sensie oni tam chyba z roku na rok grają w tych europejskich pucharach, ale no cała reszta to jednak powinno być w porządku. No, akceptujmy to. Oczywiście, wypożyczamy. Tak niespecjalnie przykładam wagę, chociaż powinienem, gdzie wypożyczam tych zawodników, ale pamiętajmy o tym, że to jest kariera. Kariera taka jedno czy znaczy jedno nie jedno, taka dwu, trzy sezonowa w jednym klubie, tak? No nie chciałbym w jednym klubie być dłużej niż Trzy sezony, chyba że naprawdę będzie kapitalny klimat, kapitalna gra, super zawodnicy, wielki sentyment i tak dalej i tak dalej. To wtedy ewentualnie można w takim klubie pozostać dłużej niż e, dłużej niż Dwa, trzy lata, ale raczej się tego nie spodziewam. Na razie jest dobrze. Anderlecht, Feyenoord. powiem wam, że lepiej to się nie mogło ułożyć. O, mamy losowanie. Uh! THE CHAMPIONS PAM Zobaczmy losowanie Ligi Mistrzów Rozpocznij to losowanie Szybkość, no nie tutaj, jak to w ogóle wygląda, słuchajcie Rozstawione zespoły Partizan albo Dnipro, Galata Galatasaray i Porto Nie rozstawione To ktoś z pary Celtic, St. Galen, Rapid, Wiedeń, Bran, Geng albo Nouns. Nie chciałbym wpaść na Celtic Rapid Wedenbrand to by była łatwa para. Najłatwiejsza para. Geng tak średnio, bo znamy, ich są mocni. Nounce? Nie wiem, jak to wygląda. Więc Bam! Geng, uwaga. Fejnort. No i tyle w temacie. Tyle w temacie, słuchajcie. Mamy, yy, mamy zespół, których znamy bardzo dobrze. Mamy zespół, który. Jest mocnym zespołem. Mamy zespół, z którym mieliśmy problemy jako jeszcze yy, trener Anderlechtu. No ale mamy zespół też, który powinniśmy raczej wyeliminować. Wydaje mi się, że jesteśmy faworytem. I pierwsze spotkanie zagramy na wyjeździe. No to dobrze, chyba. Tylko, że też zagramy nową taktyką. I to jest pewnego rodzaju problem. Tu nie ma czasu na to, żeby to wszystko przeanalizować i przetestować. Można by było wyjść jakąś standardową taktyką 4-2-3-1, e, która jest pewnego rodzaju schematem od wielu FM-ów, ale no nie będziemy się w ten sposób bawić, bo to nie ma sensu. E, Jimenez zdobywa bramkę z Haiti. Meksyk wygrywa 3-0 i z kompletem punktów wychodzi z grupy. Sprzedajemy? Eee, sprzedajemy. Nic z Ciebie chłopaku nie będzie, więc nie będziemy tu kombinować. Santiago Jimenez, czy się cieszę, że trafił do bramki? Oczywiście, że się cieszę, wszak jest to napastnik i każda bramka go buduje, każda bramka podnosi mu morale, wiarę w siebie daje, to jest głupie pytanie i jasna sprawa, dobra, no to zobaczmy ten mecz towarzyski, potem mamy mecz, potem mamy tych amatorów i potem już gramy super puchar Holandii, a potem mecze eliminacyjne do Ligi Mistrzów. Czy Feyenoord rok temu grał w Lidze Mistrzów? Jak oni w ogóle wyglądali rok temu w Lidze Mistrzów? Ja bym sobie chciał sprawdzić, bo zupełnie nie Nie pamiętam. Hmm. Faza ligowa Anderlecht na meczu 30. Feyenoord na, me na, na miejscu, przepraszam, na 15 byli. Na 15 byli i byli w playoffach czyli w jednej 16 i tutaj i tutaj słuchajcie, odpadli z Wolfsburgiem czyli my też z nimi przegraliśmy. Okej, okay. czyli doszli do jednej rok temu. Feyenoord, stąd te pieniądze pewnie, które mają na koncie, czyli trzeba powtórzyć ten sukces, tak? Naszym celem jest oczywiście 16, czyli strefa playoff. No mamy zespół silniejszy niż Wanderlechcie, to jakby nie, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, tak? Dobra, tu mamy jeszcze mecze rundy drugiej. To nas nie interesuje, bo my znamy swojego przeciwnika i będzie nim gęk. Kurde, z tym gękiem łatwo nie będzie. Tym bardziej nową... Uuu, Raków, Dynamo, Zagrzeb 2 do 1. Brawo Raków, trzymać to. Jeszcze rewanż na wyjeździe, wiadomo. Ciężka sprawa, no nie będzie łatwo z tym gękiem. Kurde, szczególnie nową taktyką, na... którą mamy tak naprawdę raz, dwa, trzy, cztery mecze, żeby ją dopracować. To nie jest dużo, musimy się spieszyć. Takie wejście mamy bardzo mocne. Szkoda, że nie mamy fazy ligowej od razu, Ligi Mistrzów, tylko musimy walczyć, no ale tak bywa. Przydzielę obowiązki trenerów, ale to za chwilę, bo muszę mieć jeszcze dwóch. Timber się rozwija bardzo dobrze. Debast, wymagana, korzystniejsza oferta. A, tak czułem właśnie. Tak czułem. 216. 216. 212. No dobra. 227,2 miliony. Czy ja go chcę? Chyba go chcę. Chyba go chcę. No dobra, sfinalizujmy. Zobaczymy. Jak wybierze, to wybierze. Yy, co to za człowiek? Aha, asystent drugiego zespołu. Julian Justiana. No dobra. Niech i będzie on. Ok, zagrajmy ten mecz, bo to już jest debast. Bast. Mamy zatem nowego zawodnika. Nie, brawo, brawo. Trochę to kosztowało nas. No ale, 4 plus ocena transferu. Już patrzymy, jak to wygląda. Tego to sobie wyrzucimy już stąd. Tego też. Dwie eee, pół gwiazdki, więc na tle naszych obrońców innych. To tak wiecie, nie? No i tak, za Brejwika? Hmm? Za Traunera raczej nie, bo to doświadczenie tu przemawia. Chyba, że za. Hanczko. Też nie, chyba. Za Brejwika, ewentualnie. Za Brejwika, ewentualnie. No dajmy go. Dajmy go od razu na ten mecz sparingowy. Zobaczymy. Eee, Brejwikiem się interesuje Galatasaray, ale nie mamy zamiaru go sprzedawać. Potrzebujemy głębiej składu, jeżeli chodzi o środek obrony. No i to jest nasz skład na razie. Zagrajmy, zobaczmy, jak to wygląda. Czy poradzimy sobie z Dordrechtem. Na pewno będą zmiany w przerwie, bo to mecz towarzyski, więc wiadomo, że zmiany są potrzebne. No ale spróbujmy, tak? I, i, e, no ten gęk najbardziej tutaj jest tak... Bo wiecie, e, w lidze to można sobie taktykę testować przez jakiś czas. Nie? No bo tam... Chociaż też ta Liga Holenderska jest taka, że nie stać nas na błędy. Znaczy nie możemy ich za dużo popełniać, bo jak chcemy się bić o mistrzostwo... Znowu szara piłka. Jak chcemy się bić o mistrzostwo, to... Mm, nie możemy sobie pozwolić na jakieś tam remisy z jakąś, nie wiem, Fortuną sitar czy czy, czy, czy czy, NEC, czy, NAC, czy Den Haag, czy inne tam rzeczy. No, ale jest ten, jest ten, bufor, tak? Super Puchar też można przegrać z PSV, nic złego się nie stanie. Ale jak odpadniemy z Ligi Mistrzów, to wpadniemy do Ligi Europy. Ale jak, no tam też, tam mamy większe szanse. Ale jak odpadniemy z Ligi Mistrzów, to, to będzie troszkę słabo, no. To będzie troszkę słabo. No, ale zobaczymy, zobaczymy, obserwujmy Analiza wleci pewnie. Ja się bardzo mocno będę musiał zastanawiać, co dalej tutaj zrobić z tym zespołem. Czy, czy my gramy w sposób dobry, czy, czy nie, czy, czy, czy to ma prawo działać, czy nie, i tak dalej. No zobaczymy, Milik. Milik do szczęksa, Sztęks rusza na bramkę. Sztęks tam przyspiesza. Z prawej strony, do tyłu, tu mamy Timbera. Milik w polukarnym, zagranie do Hartmana. Hartman w polukarnym. Hartman sam to kończył. No i tam zablokowany strzał przez Bronkhorsta. Był taki kiedyś Giovanni van Bronkhorst. No mamy Milika Arkadiusza, fajnie. Jest to oczywiście rezerwowy napastnik, ale. Jeżeli będziemy potrzebowali grać dwoma, to oczywiście będzie podstawowy. Chociaż na razie takiej opcji nie przewiduję. Chciałbym grać co innego niż Wanderersie. Na pewno nie chciałbym, żeby ta kariera wyglądała w ten sposób, że w każdym klubie gramy tą samą taktyką. I to jeszcze nie najboże jakimś, jakimś takim standardowym ustawieniem, które znamy, które jest schematem. To ja, ja o tym mówię wielokrotnie, ale chciałbym zaznaczyć, że, że stąd wynikają te moje. Takie eksperymenty taktyczne, czasami wydawałoby się rzeczy, które nie mają prawa działać, a działają później. Bo w końcu te dwa mistrzostwa zdobyte Anderlechtem. więc w trudnej lidze, jaką jest liga belgijska, przynajmniej na początku, kiedy jeszcze nie zbudowałeś sobie zespołu, który ma przewagę. Milik! I Milik trafia. O, co za niespodzianka! W słupek trafia. W sytuacji stuprocentowej. Więc tak, w każdym zespole chciałbym inaczej podchodzić do ustawienia ustawiać zawodników. Tak jak nimi dysponujemy, prawda? Czyli po prostu, jeżeli mamy zawodników na daną pozycję, to ich tam wystawiajmy na miłość boską, a nie, nie nie wybierajmy ustawienia, a potem dopiero kombinujmy z zawodnikami. No, zobaczymy, jak to będzie działać. Ja mam takie poczucie, że może to być coś fajnego w tym fajenordzie i oby tak było. No, przewagę mamy nad Dordrechtem, bo to jest ekipa z drugiej ligi, której nie mamy włączonej, ale Dordrecht piłkarzy mieć powinien. No, jak, jakiś tam ma. Są to oczywiście słabi gracze, bo inaczej być nie może, więc ta, ta przewaga Fajenordu będzie duża w tym meczu. No ale mówię, no jest to pierwsze spotkanie tą taktyką, tą formacją. Zawodnicy potrzebują czasu, żeby się przyzwyczaić. Powiem wam tak: w poprzednim sezonie Fajenord grał ustawieniem 4-2-3-1. Bo już to sprawdzałem. Natomiast y, pierwsze dwa mecze towarzyskie, które Feyenoord zagrał w tym roku, w tym sezonie, to były mecze w ustawieniu 4-4-2 z Milikiem w ataku. Y, ja 4-4-2 tu nie widzę za bardzo, bo to by było chyba marnowanie potencjału poszczególnych piłkarzy, szczególnie na wahadłach, bo ich mamy, jak się okazuje. Także zobaczymy, no Hartman do środka, Stenks, tu będzie sytuacja, Timber i zablokowane uderzenie. E, także jest ta przewaga bardzo wyraźna, bardzo widoczna, jeżeli chodzi o Feyenoord. Natomiast, no, na razie większość strzałów zblokowanych, na razie większość strzałów bez y, dobrego wykończenia. E, no, odcinek nam się przedłuży, ale słuchajcie, to jest taki odcinek, wstępniaczek taki piękny do organizacji Feyenoordu, więc to musi być długi odcinek. E, także trzymamy kciuki, żeby żeby Debas nam się wkomponował w zespół, bo to transfer, który na, pierwszą, na pierwszy rzut oka nie wydaje się najdroższy, ale koniec końców ta kwota może zamknąć się ponad 40 milionów euro. Jest bardzo dużo. Nie wiem, czy Debas jest tyle wart. Może nie jest, może nie jest, ale przez sentyment chciałbym, żeby zawsze jakiś tam zawodnik ze mną powędrował. A Debas, no bardzo ciepło i miło go wspominam. Przecież to jest piłkarz, który... W moim Underlechcie rok do roku osiągał kapitalne wyniki, bo to były bramki, bo to była dobra średnia ocena. Także wydaje mi się, że jest wart. Tego, żeby dać mu szansę. Może nie jest wart swojej ceny, ale tego, żeby dać mu szansę, owszem, jest wart debast. do Traunera. Trauner do Debasta. Ten do Szczęksa poszukał tutaj jest trauner. Trauner, cały czas na boku, mamy Zino de Basta. Jest również Timber. Dobra piłka do Milika. No i Milik z dystansu yy, zatrudnił Fankroja. Yy, nie ma oczywiście bramki, ale strzał niezły, mocny. Raczej taki płaski. Yy, osiem strzałów yy, zerocelnych, celnych. To ciekawe, teraz dopiero nam wskoczył ten strzał Milika. Stengs, Iwanuseć. Mamy Stengsa. Yy, Stengs, Wifer i Fankroj. Yy, gdzieś tam nad yy, poprzeczką to uderzenie. Więc po 30 minutach mamy wciąż bezbramkowy wynik, ale dobrą grę. To cieszy. Zobaczymy, jak to się będzie przekładało na mecze ligowe, no i na Ligę Mistrzów. Na Ligę ja Wam powiem, że już się denerwuję o tą Ligę Mistrzów, ale z drugiej strony, w ogóle czego chce zarząd? Nie ma tutaj... Tematu Ligi Mistrzów. Ciekawe czemu. W każdym razie, m, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, to oczywiście chcielibyśmy do niej awansować, ale tu jest taka podobna sytuacja jak z Anderlechtem, tak? Liga Mistrzów da nam potężne pieniądze, tym bardziej jak awansujemy do 1.16. Tylko że Liga Europy. Oby była skrojona pod Fejenort. Tam mielibyśmy szansę na może półfinał, może finał, kto wie. Zależy od losowania i tak dalej, ale yy, Szczęks, no za wysoko. Ale słuchajcie. No, liga nie, no, liga mistrzów jest priorytetem, chociaż to będzie troszkę zawód, jeżeli przegramy dwumetr z Gęg. Taki belgijsko-holenderski pojedynek, tak? Yy, yy, ale no cóż, no cóż, Liga Europy byłaby ciekawa dla ekipy Feyenoordu, chociaż to byłby znaczny uszczerbek na finansach, a chyba sobie na to pozwolić nie możemy. Milik odebrał piłkę doskonale, mamy Hartmana, Hartman pędzi lewą flanką, jest Iwan dobre tutaj, dobra współpraca, mam nadzieję, że ona będzie. Faktycznie i Milik no, no, no nie dało się spudłować teraz chyba już, więc brawo Arkadiusz za tą zdobytą bramkę, mamy 1-0 dla Feyenoordu, kapitalne w ogóle podanie tutaj z tej lewej strony i no i to było ciasteczko, to była patelnia wyłożona dla Arkadiusza Milika. Nie mogło to się inaczej skończyć. Karny. Brawo Feyenoord. Ani jednej sytuacji nie miał Dordrecht do tego momentu. A teraz będą mieli jedenastkę, którą będzie wykonywał pan Bronkhorst kontra Bilow. I co? No i pierwszy strzał, pierwsza sytuacja i jeden do jednego. No właśnie. To jest, to jest piłka nożna, tak? Cały mecz Feyenoord atakuje... Cały mecz Feyenoord, pewnie go wygra, ale Cały mecz Feyenoord ma tutaj sytuację Jedna akcja, jakiś Przypadkowy faul yy, Odgwizdany przez arbitra tego meczu, pana Kampuisa Jeszcze raz Przepraszam za mój niderlandzki, ale jak mówię Jego nie ma, więc, yy, więc Tak to wygląda, Iwanusecz Jest zagrany piętką, sztęks Milik obraca się z piłką, ale Nie oddaje strzału, jeszcze piętka Fantastyczną miałby Milik asystę Gdyby Wifer yy, trafił do bramki już mamy Expected Goals pewnie koło 3. tak, tak, bo ta sytuacja też była dobra. Jeszcze piłka w pole karne. Tu oczywiście ja popracuję nad stałymi fragmentami, muszę to poukładać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. The best najlepszy na razie z trzech środkowych obrońców. Iwanus Milik. Milik pod polem karnym jest przegranie do Hartmana. Hartman z lewej strony, zobaczmy Hartman do Iwanusecia, ten do wifera wifer strzela! Poprzeczka. Tak naprawdę ta zewnętrzna strona spojenia słupka z poprzeczką to był strzał numer 16. Już mamy expected goals na poziomie 3, więc bardzo wysoko, 3,8 nawet już. No ale to wiadomo, że rywal jest jaki jest i, i tutaj nie ma co. Iwanuseć, Iwanuseć, Iwanuseć! I broni van Kruij. Van Kruij, będę tak starał się niderlandzko zaciągać. Ale nie wiem, czy mi się uda. Iwanuseć, bo w ogóle tego języka nie znam. W sensie nie znam nawet zasłyszenia, więc nawet nie wiem, jakie tam są akcenty. Hartman. Hartman do Iwanusecia. Ten w pole karne mamy Sztęksa i kolejne uderzenie, i kolejna sytuacja zmarnowana. No, życzyłbym sobie, żebyśmy w meczu z gang, to jednak mając takie sytuacje, e, wykorzystywali je, bo, bo mecz wyjazdowy będzie piekielnie ciężki. No, a zobaczymy, co u siebie zagramy, tak? To będzie, to jest dla mnie jest taka jedna wielka niewiadoma i zagadka. Pod kątem meczu, w ogóle, Feyenoord jest dla mnie na razie zagadką. Chociaż tu w tym meczu jesteśmy absolutnie zespołem lepszym. Dobra, robimy zmiany, bo to też chodzi o to, żeby każdy zagrał. Nie mamy napastnika kolejnego, więc Minik dociągnie to do końca. Breivik za Debasta. Paragua to jest zawodnik z bardzo mocną prawą nogą, więc chodzący napastnik. Ten Leo Sauer, ja bym go spróbował. Tutaj. Milambo. Klein, 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 klein. Podanie dobre. No to też taki wolante. Spróbujmy. Jakiś może bardziej defensywny piłkarz by nam się tu przydał. Hendrix. O! Hendrix. Czemu nie? Manu Silva za Traunera. Hatebur za Gertrude. Pedersen za Hartmana. Kto nam jeszcze został do zmiany? Milik i Bramkarz. Tak. Huselin za Biloła. No i nie mamy napastnika, wiadomo. Ale to już nic z tym nie. Ten Walemark mógłby zagrać. A dajmy go za Milika. A czemu nie? Aha, i hansko chyba jest do zmiany, tak? Czy on? Tak, do zmiany jest hansko. Um... Ale tu już nie mam środkowego obrońcy, więc nie będę na siłę kombinował. Zekiel mógłby zagrać, jest wysoki, ale nie potrafi kryć ani odbierać piłki, więc gramy e, drugą połowę. E, na razie jest jeden do jednego. No, skoro wchodzą gracze rezerwowi, to nie sądzę, żeby. Eee, tu była lepsza jeszcze ta druga połowa, no ale mam nadzieję, że taka, w której zdobędziemy bramkę, bo, bo tu przewaga jest niesamowita. Oczywiście, Dordrech ma bardzo wysoki Expected goals, no ale mieli rzut karny. Eee, I teraz Breivik, zobaczmy. Breivik rzut wolny. O jezu. Nie dość że celnie, to jeszcze jak przypierniczył. Czyli Breivik tutaj jest. Yy, nie zauważyłem tego nawet. Tak, jest kapitalnym wykonawcą stałym. No będzie tutaj z debastem, chyba rywalizowało to miejsce w pierwszym składzie yy, Breivik. Zobaczymy, który z nich będzie lepszym, lepszą opcją, bo nie jest powiedziane wcale, że debast będzie pierwszym zawodnikiem. No, znamy się oczywiście. Po znajomości pewnie rozpocznie sezon, ale potem potem to już zobaczymy. A w ogóle, jaka jest teraz wartość debasta? No nie, no to jest żart. Ale widzicie, w Belgii on był wart maksymalnie 40 milionów, w Holandii to jest 3 razy więcej. No, to jest wysoki potencjał, ale czy aż taki? Zobaczymy, bo to dopiero 21 lat ma ten chłopak. Ja go znam od dwóch lat. Kiedy przychodziłem do Anderlechtu, on miał 19. Ale z miejsca był, był zawodnikiem podstawowym, bo jakby te jego umiejętności, ta chęć rozwoju, trening, ale też warunki, które on prezentował na boisku w kontekście właśnie obrońcy, no to, to klasa, klasa w Belgii. Więc nie ma jakby też. Gol. Welton. Welton Paragua. Nie ma też wątpliwości, że on tutaj będzie w, w Holandii dobrym zawodnikiem, ale pytanie, czy zapewni nam, zapewni nam stabilność w defensywie. Bardzo szybko na początku drugiej połowy obejmujemy prowadzenie. 2-1, 3-1, dosłownie minuta po minucie. Dwie minuty, które wstrząsnęły Dordrechtem i, i, i tymi e, niemal 4 tysiącami kibiców, bo 205 to nasi kibice. No i dobrze, no, no, no bo tu głupio by było tego meczu nie wygrać, mając tak wysokie expected goals 4,20. Piłka w pole karne, ale, ale błąd. Balcy Sena i Ramon Hendrix pa, rezerwowi wchodzą i zdobywają 3 bramki w 7 minut. Także chyba tutaj, no ale to dobrze, no bo mm, wchodzą piłkarze i bardzo chcą się pokazać w tym meczu. No fajnie, fajnie. Znaczy, że mamy, znaczy, że mamy może wyrównany skład, kto wie. No i tak, powiem Wam, że nie mogę się skupić Na tym meczu towarzyskim, bo cały czas myślę o tym meczu z Gang. Jak to rozegrać, jak to zrobić Żeby do tej fazy ligowej się dostać A potem żeby jeszcze do playoffów Ja wiem, że Feyenoordem będzie łatwiej Niż Anderlechtem, na pewno Ale no Nie znaczy to, że będzie łatwo Bo to wiele zależy od losowania też Kogo tam trafimy 4-1 na razie prowadzimy trzema bramkami O, oferty od agentów chyba Tak jest, tutaj agent jeden do mnie pisał I chciałby pozyskać Naszego zawodnika Arkadiusza Milika, ale on nie jest na sprzedaż, bo to gwiazda. Klein, Hanczko, dobra, tu z tego już nic nie będzie. 25 minut do końca. Powolutku będziemy kończyli ten mecz. Tym samym ten odcinek, w którym wiele rzeczy sobie jakby wyjaśniliśmy wiele rzeczy sobie powiedzieliśmy. Ta, ta formacja, nasza taktyka w ten sposób chcemy grać krótko może krótko nie, ale raczej tą piłkę chcemy utrzymywać. Ale raczej też szybko nią operować i, I dawać tutaj sporo szans Sporo zagrań w pole karne Niech to, niech to funkcjonuje dobrze Niech to działa Niech to da nam przepustkę do fazy ligowej Champions League A w kolejnym odcinku myślę, że spotkamy się Przy okazji Chyba już tego dwóch meczu Tak mi się wydaje Bo super puchar z PSV chyba sobie odpuścimy Ja sobie to zostawię dla siebie I potraktuję jako też taki mecz do analizy raczej sparringowy. Po pierwsze potrzebujemy go jako sparingu, a po drugie trzy dni po meczu z PSV już mamy wyjazd na gang. Więc na pewno PSV nie będę traktował jako jakiś priorytet. Nie zależy mi w ogóle na super pucharze w Holandii, chociaż to byłby już pierwszy garnuszek do mojej kolekcji, a trzeci łącznie, bo są dwa mistrzostwa belgii. Pamiętajmy o tym. Jezu, jak ja nagrywam ten odcinek, to wy jeszcze nie wiecie, że, że wy dopiero dostaniecie odcinek. Z tu ten taki wstępny do nowego sezonu, gdzie wam pokazuje nowy transfer środkowego obrońcę Mumea. A tu się okazuje, że jeszcze chwilę potem, ja sobie zagrałem i chyba dwa albo trzy dni w grze po tym odcinku, ja już dostałem tą ofertę swojej Nordu. Jeszcze chwilę byłem w Anderlechcie, bo tam zagrałem jeszcze mecz towarzyski. Nie, ale. No, ale już, ale już. Dwa nawet, ale już, już trzeba było odejść. Już ta oferta nabrała. Konkretnego wymiaru, dobra. Kończymy zatem. Słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za odcinek. Widzimy się prawdopodobnie, mówię, bo zobaczę, ile czasu będę miał, ale raczej przy okazji dwóch meczów z gang, więc będzie się działo. Tu wygrywamy spokojnie 4 do 1. To jest nasza taktyka wyjściowa w tym momencie i nasz skład wyjściowy też w tym momencie. Mam nadzieję, że to będzie dobre, e, dobry sezon, że, że wszystko będzie w porządku, ale czeka nas na pewno wielka rywalizacja z Ajaxem z PSV. No oby Feyenoord wrócił, tak? No bo wiemy też, że to Feyenoord ma tych e, chyba mistrzostw najmniej, prawda? S, e, chociaż nie wiem, nie jestem przekonany do końca. 16 razy Feyenoord wygrywał Eredivisję Ajax wygrywał 37. No a PSV Eindhoven, bo to jest pytanie moje my 16, tak? A oni 26, tak. Czyli my jakby tutaj jesteśmy zespołem, który jest najmniej utytułowany, jeśli chodzi o najwyższą klasę rozgrywkową, ale wygraliśmy Champions League, wygraliśmy dwa razy Puchar UEFA. Yy, to fajnie. I Puchar Interkontynentalny. Ha! Okej. Okay. Dziękuję raz jeszcze. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.